Po ponad tygodniu mojej przerwy od grania w ogóle na PlayStation 4, witam Was tutaj z powrotem. Witam Was tutaj, cześć, w czym znasz? I zapraszam Was na kolejny odcinek z Tyreny Zalewowe. Mamy jeden problem, a mianowicie mega korek, ale on się już powoli tutaj rozwiązuje, bo nasze autobusy wszystkie zaczęły wyjeżdżać. Mamy parę rzeczy do zrobienia w dzisiejszym odcinku, ale po pierwsze zobaczmy sobie, jak tam wygląda nasza sytuacja. Mamy 21 tygodni w grze do przegrania, czyli właściwie spokojnie, spokojnie naprawdę to nam pójdzie. Tu jest nasze bezpieczeństwo. Mamy tutaj oczywiście, jak widzimy, autobusy, które tu dojeżdżają, one są lubiane, ogólnie nasze wszystkie autobusy są bardzo lubiane. Ja bym typu autobusów, to ja bym sobie zmniejszył na początku może ich liczbę, chociaż może jak się porozjeżdżają w końcu, to może będą nawet całkiem nieźle działać, bo póki co jak widzimy tu jest mega korek, tu w teorii jest z drugą stronę też pas, tak samo jak i tu, no ale to działa jak nie działa. Tak, na razie więcej pasów niestety nie możemy, w teorii puścić te tramwaje, jak ktoś jest zbyt bogaty, no ale wiadomo, my do tych ludzi nie należymy. Tak, powoli nam się tutaj poziom wody podnosi, ale sądzę, że raczej na pewno nie będzie naszym problemem w dzisiejszym odcinku. No co dużo mówić, my właściwie czekamy, żeby nam się tutaj te wszystkie autobusy porozjeżdżały i dopiero wtedy będę mógł zacząć tutaj już normalnie tym kręcić. A jak widzimy, tutaj się to już rozjeżdża. Jako tako, no a teraz zrobiliśmy coś takiego. No i zobaczymy, czy to mi coś tutaj da sensowniejszego. Coś na tak. A, z tego co widzę, niebieska linia. Coś niebieska linia. Niebieski autobus będzie tutaj skręcać od razu, świetnie. Ale nie możemy go zrobić, żeby zatrzymywał się po drugiej stronie ulicy. Szkoda. To był fajny błąd kiedyś w grze, że autobus mógł mieć w teorii z jednej strony drzwi, ale z dwóch stron mogli ludzie wysiadać. Co się w tramwajach cały czas tak jest. Ale w tramwaju po prostu nie ma drzwi, jeżeli się przyjrzycie, to im to po prostu usunęli, to co zbędne. Dobra. Zrobiliśmy sobie tutaj już jedną kierunkową drogę, czyli właściwie to jest taki skwer, proszę bardzo. I tutaj jest pośrodku park. Dzięki czemu nasi ludzie tutaj mogą wszędzie i wszędzie się rozchodzić. W teorii, jak popatrzycie sobie, to jest bardzo dużo tych autobusów, no ale też dlatego, że linia jest po prostu duża i oni się rozjeżdżają jeszcze powoli, no jak widzimy, w tych miejscach jest 107 osób tutaj widzę. 100. Tutaj. Gdzie oni? A tam? Tutaj na dół. I to jeszcze na tych miejscach, gdzie jest wyjątkowo. No właśnie, nie możemy nic z tym zrobić. A, tu jest tylko miejsce zajęte, czyli to w teorii, jakbyśmy przesunęli za 2000. No dobra, niech będzie. To możemy ulepszyć. Dobra, no i od razu to będzie lepiej wyglądać. I z tego co kojarzę, tak samo jest tutaj, tylko tu są już dwa budynki do przesunięcia. Tu pierwsza podstawówka. Za dwójka. I to za 4800, to sobie poczeka już chwilę dłużej. No i tak, co koniecznie dzisiaj chcę zrobić? Po pierwsze porozwijać popyt, ale to jest wiadome. Więc tym się właściwie w tym momencie zajmę, zanim to zrobimy. Ale jedną z rzeczy ważniejszych to jest wbudowanie tutaj ronda, bo to jest miejsce. No, ewidentnie tętniące życiem, jedna z ważniejszych i po prostu to będzie dosyć dobre. Tu jest póki co, jak widzieliście, takie coś sobie postawiłem, ale to jest tylko dlatego, żeby to zaczęło jakoś funkcjonować, no więc widzimy. A jak funkcjonuje, to widzimy przecież, tak, sami. Się jeszcze to po prostu trochę powoli, tym miasteczko musi podoskręcać. Mamy 30 autobusów w naszym mieście, które się powoli zaczęły rozjeżdżać. Rzeczy jest na wiadomo, gdzie one mają punkty kryzysowe i najwięcej ludzi z nich korzysta. No, mówimy oczywiście o tym dojeździe tutaj na górę. No i tak, z tego co widzę, tu jest problem. Bo tu się nie chce to wybudować, ale to sobie zmienimy. Bo ja tutaj to chcę wybudować. O, i zobaczcie, jak się ładnie wbudowało. Znaczy, na pauzie jesteśmy, dlatego też to tak ładnie poszło. I jak widzimy, droga się wybudowała. Dobra. Pierwsze wyłączmy linie pomocnicze, to i to. No i z dojazdem tutaj. Tutaj już nie będziemy się tego ciągnąć, bo tutaj akurat w to nie wierzę, żeby się udało. Chociaż gdybyśmy tutaj to w całości zmienili, tylko tu jest dużo naszego handlu wyburza, więc już niech będzie taka jedna ta część. Tu jest chyba przystanek autobusowy. Tak, to jest przystanek do góry, jakby ktoś chciał jechać.
i jeden autobus też jedzie tutaj na dół. No, kolejną rzeczą, jaką sobie właśnie taką mówiliśmy, czyli dalej więcej naszych autobusów, to będzie rozwinięcie tej części tutaj mieszkalnej. Jak widzicie, jak budujemy na bogato, normalnie drogami. Myślałem, że gdzieś tutaj coś, że tutaj coś, coś ludzie czekają, ale nie, myliłem się. I proszę bardzo, tutaj się będziecie budować. O, dotąd też powiedzmy. To jest takie chwilowe, bo tak, jeszcze na pewno sobie byśmy zrobili stąd połączenie. I wtedy będę mógł to jeszcze powiększyć, połączyć. No a tak, ponieważ mamy małe zarobki, mały w teorii na to popyt, no to będzie to powoli szło. Zastanawiam, czy to jest ta linia, tutaj ja myślę. Tak, to jest ta linia, która tutaj jedzie po tej dzielnicy właśnie tutaj zaokrąglonej. A, bo to jest pętla tej linii. No to w teorii można byłoby zrobić, że ona by tak cały czas jeździła w kółku, ale dobra, już bez przesady. To my ją sobie przyciągniemy trochę. Znaczy ona tutaj ładnie sobie jedzie w tym okręgu, tak jak widzimy. Bo czym? Natomiast my ją sobie pociągniemy, aby dojechała jeszcze gdzieś tu. Albo po prostu tam spuścimy tutaj, żeby sobie... To sobie chodzi mi o to, żeby to trochę jakoś lepiej wyglądało, lepiej funkcjonowało. A jak to zrobić w T-Scanners tak na po prostemu, no to właśnie to nie będzie łatwe. Ale dobra, to tak sobie zróbmy tutaj dojazd. No i tu mocno zeszliśmy z naszymi finansami. Ale dobra. No i od tej strony tu już nic nie będziemy sobie dobudowywać. W sensie tak, tutaj sobie zostawmy wolną przestrzeń. Tu jeszcze będziemy myśleć nad tym, jak to będzie wyglądać. To. No i w niektórych miejscówkach po prostu będą sklepiki takie, żeby to się budowali. Jak dobijemy 1000, postawimy tutaj park. I właśnie, jakie jest znaczenie podstawówkami? Jeszcze mamy wystarczającą liczbę miejsc. To dobrze. Okej, tu widzę, że już się sytuacja opanowała. W teorii nawet nie musielibyśmy tutaj nic inwestować, ale wiecie, zawsze będzie przyjemniej, tak? Dobra. To tak, chyba możemy powiększyć tą dzielnicę, o dokładnie. O ten rejon. Tak samo sobie zrobimy z tą dzielnicą handlową. Ona tutaj na tą całą górkę będzie się tutaj rozciągać i nasz przemysł w drugą stronę w końcu możemy chyba pociągnąć. Chociaż z tego co widzę, nawet i w tą można by było jeszcze trochę. No ma nie, to przemysł będziemy ciągnąć tą drugą bańkę, bo on tutaj spokojnie nam się rozwija w tą stronę. A ten przemysł to w ogóle jakiś jest odjechany, jeżeli chodzi o te drogi. Dobra. Tak? Czy tak? Nie, w ten sposób. Dobra. Czekaj, wiesz co, my najpierw zbudujemy tą drogę, żeby na spokojnie to sobie po prostu wszystko podłączyć. I w tą. Dobra. I teraz tu dajmy sobie wszędzie, żeby był przemysł. Dobra. No i to powinno całkiem nieźle działać. Dalej tutaj byśmy sobie zrobili... Tak, bo w tą stronę jeszcze sobie tu pociągniemy, żeby nie było tą drogę, coś ten przemysł. Jakoś dociągniemy sobie go gdzieś tutaj dotąd, żeby to podłączyć jakoś. I wtedy puścimy sobie może jeszcze drugą linię autobusową. No kto wie, kto wie. Natomiast tak, zobaczmy czy tutaj jest woda, bo tak, tutaj nie będzie jej oczywiście. Cóż by to było, gdyby była nagle woda tutaj w pakiecie. Dobra, no i nie mamy pieniędzy. Nie chcę aż tak bardzo schodzić do minimum ostatecznego tego. No i tu poczekamy na te 640, coś na 800 może. Wtedy na spokojnie sobie postawimy, bo wiecie, nie możemy tutaj być ani na sekundę na zerze. To jest niestety problematyczne. No ale no, już powiedzmy, że to nie będzie jakiś duży problem może. Miejmy nadzieję, dobra. O, zaczęło już migać. Ale my nie możemy zrobić na migaczu, tylko musimy zrobić z rezerwą, że spokojnie to postawimy. To jest niestety ten mały haczyk, który jednak robi tę różnicę. No, no, teraz w teorii już jest z tą rezerwą. Ale w ciągle małą. No, zapisuje się, no, teraz jest duża. Duża jak duża. No, no i tutaj się to buduje. Tutaj też przemysł się zaczął budować, więc wszystko, wszystko dobrze.
Punkt poboru opłat, tak, jeszcze sobie to postawimy, żeby tutaj jak najmniej ludzi było, oczywiście. Dobrze, zobaczmy jak jest właśnie, to jest też stwórzmy, że to jest osobna dzielnica. I nazwijmy to bezpieczne miejsce. Dobra, się bardzo. No i tutaj bezpiecznego miejsca nie będziemy zbytnio rozwijać, bo wiadomo, to tak, mamy popyt na handel, ale nie mamy pieniędzy na budowę takich dróg. Zapomniałbym o najważniejszym budynku w grze. O krzty. Urząd pocztowy, trzeba go postawić. Czy my możemy się wyposażyć w jakiś kredyt? Możemy pewnie. Nie. No dobra. Ile kosztuje taki urząd pocztowy? 6 tysięcy. To poczekamy teraz do tych 6 tysięcy. No i powoli będą ludzie się budować, a handel za chwilę będziemy rozwijać dalej. No i proszę bardzo, jesteśmy już w stanie zakupić coś. No i tak, z prądem jest duży problem, bo my produkujemy go za mało, a teraz to jeszcze pewnie jeden chyba działa na połowę mocy, czy coś, produkowane 50 W, a ty niby też 50, czyli w teorii 100 W. No to czemu mamy za mało? A, bo potrzebujemy ponad tyle. No możemy sobie to podnieść na 150%, ale chyba już więcej oni nie dadzą z siebie. Nie wiem, także trzeba postawić niestety elektrownię. Elektrownia kosztuje 19 tysięcy, a ja innej niestety nie jestem w stanie nam postawić. To nam produkuje do 8 MW, ale to jest zdecydowanie za mało, jak na nasze miasteczko. Zobaczmy, ile teraz produkujecie. No nie, cały czas 50. Dobra, natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze, nawet od prądu. To jest cmentarz, oni już go właściwie niezbędnie potrzebują. Więc proszę bardzo. Mają teraz tutaj cmentarz i aby szybciej dozbierać do tego typu rzeczy, musimy podnieść diametralnie podatki o 1%. O 1 punkt procentowy. Także niestety, tak jak możecie domyśleć, będziemy jeszcze trochę czekać na naszą pocztę, co nie zmienia faktu, że ją na pewno postawimy w tym mieście. To jest oczywiście, to jest wiadome. Natomiast tutaj sobie zrobimy, że tak, ty sobie tu skręcisz autobus. My musimy go tutaj do tej części dzielnicy puścić. O, tu do tego miejsca, tutaj nie będzie tego połączenia drogowego chyba. My tu sobie zrobimy, żeby ten autobus tutaj wjeżdżał i jechał przez tą dzielnicę handlową, którą za chwilę sobie rozbudujemy. Jak ona będzie wyglądać, to jeszcze zobaczymy za chwilę. No i ta linia autobusowa sobie tu pojedzie jeszcze dalej prawdopodobnie. Chociaż gdybyśmy ją tutaj tak po prostu zakończyli, tak jak jest teraz, to możemy też sobie zrobić na przykład, czekaj, na pewno byśmy sobie puścili tu jeszcze przystanek. No i tak jak tutaj był, to też niech będzie. Z takim dosyć dużym odjazdem tutaj się zbiera teraz ta dzielnica, no ale mniejsza z tym. No i sobie dajmy, żeby tutaj się oni budowali. Się poczekaj. Czy my tu możemy to jeszcze dociągnąć trochę? No możemy. No to dajmy sobie. Właśnie, żeby oni się dotąd dociągnęli. Tutaj to wywalić. Okej, okay, no i tak jest całkiem nieźle. I do tego rejonu, żeby oni mieli jakieś to dojście piesze, to sobie zrobimy po prostu tutaj ścieżkę. Chyba, że się nie zrobi ścieżka. No, także tutaj sobie to dociągniemy i stąd tak samo będzie ta ścieżka podłączona gdzieś dotąd. Albo nie, bo też tutaj się nie chce podłączyć. No to od boku. I proszę bardzo, to też całkiem ładnie wygląda. Tu sobie usuniemy te drzewka, żeby ich nie było też zbyt dużo. Tak samo jest tutaj na przykład podejście. Takie już dosyć, no, wysokie. To sobie to możemy pozwolić, że tego nie będzie. A tu sobie pozwolimy na dojście piesze. Dla naszych pieszych oczywiście tutaj jakby się udało, no, żeby mieli łatwiejszy dostęp do tego autobusu. Oni się tu mogą budować, mogą. Potrzebujemy i tak dużo więcej pieniędzy niż mamy. Natomiast żeby oni tu byli zadowoleni z tego, że tutaj mieszkają, to my im tu postawimy park. No ten, bo on jest najtańszy, więc najtańszy, najlepszy i w ogóle. Nie jestem w stanie kupić mocniejszego. Dobra, no i co dużo mówić, czekamy dalej, tak?
To się będzie tutaj chwilę rozwijać, rozbudowywać i tak dalej. A my czekamy. Oni tu potrzebują jakiegoś lepszego środka. W sensie tak, tutaj będzie ta droga gruntowa, ona się tutaj podłączy w przyszłości z tym handlem. Będą mieli wtedy dwie linie, jedna będzie jechać tu, druga będzie jechać tu, ale to i tak jest daleka niestety przyszłość. Także tak, no a my, co tu dużo mówić, czekamy na uzbieranie na nową elektrownię, bo... Czekaj, czy one zaczęły więcej produkować? Nie, no cały czas plus 50. Po prostu się zmniejszyło zużycie, bo jest trochę cieplej. Ale to nie zmienia faktu, bo i tak po prostu jest tego mało. Dobrze, jeszcze sobie zrobimy przegląd autobusów. Zanim wejdziemy w kolejne przyspieszenie, okej. Okay. No ta linia ewidentnie chyba będzie potrzebować więcej ludzi, autobusów niż ma. Ta jeździ spokojnie, więc tu możemy właściwie też wyrzucić te trzy autobusy. I ta linia się powoli dozjeżdża, ale też bym dorzucił z takie dwa autobusy, żeby tu na spokojnie jeździło. Także tak, żółte sobie spokojnie jeżdżą, jest ich trochę teraz mniej jeszcze. Ja po prostu nikt nie chce aż tak długo chyba jechać tym autobusem. Zobaczmy, ile u ciebie jedzie. Zero, no właśnie. A jedzie z powrotem, czyli do miasta. Wróć. Też zero. No to w teorii jest mały ruch, ale to wiadomo, to jest po prostu... Na taki musiałem trafić teraz. O, teraz idą tutaj te, które już są wywalone. Tu jest 6, a ten, ile wiezie? 4. Ciekawe, czy one wysiada na kolejnym przystanku. No, zobaczmy. Nie, to one jadą dalej. No to miło. Miło bardzo, ale co tu dużo mówić. My lecimy dalej. I tylko oczywiście mówię. Jest już 10 tygodni wyżej nam zostało, czyli wszystko co robimy to jest tylko tak bardziej na zapas. No i proszę bardzo, jesteśmy gotowi, 19 tysięcy, stawiamy elektrownię, tą postawimy sobie tutaj, no bo w sumie czemu nie. Proszę bardzo, postawione, mamy 1000 nam pozostał, czyli zbieramy kolejne 7-8 tysięcy i rozbudujemy sobie to, no i postawimy pocztę. Także co tu dużo mówić, lecimy dalej. No, a właściwie nie lecimy, a czekamy dalej. Także plan jeszcze jest, tylko powiem od razu, taki, aby puścić tutaj linię autobusową, stąd tu, tutaj, żeby wjechała w tą dzielnicę, przejechać nią trochę, ta linia będzie tutaj zawracać, a druga będzie jechać do tejże dzielnicy. W drugą stronę ta linia autobusowa, gdzie pojedzie, to jeszcze nie wiem, chociaż widzę szerokie pole do popisu, dopuszczenie jej do tej właśnie nowej części tej przemysłu i prawdopodobnie tak to się stanie. A czy na pewno? No oglądajcie dalej, to zobaczymy, tak. Oczywiście, z fanegą to możemy zmienić tutaj przystanki. No i będzie więcej osób mogło z niego korzystać dzięki temu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No powinno być więcej, dobra. Zresztą mniejsza z tym. Lecimy dalej, rzecz jasna. No i w końcu możemy postawić najważniejszy budynek w całej grze. Tak, dobrze, dobrze zrozumieliście. Słuchaj, to jest od 7,5 tysiąca. Dobrze zrozumieliście, mówię oczywiście o budynku, o urzędzie pocztowym. Proszę bardzo, oto i wielki moment postawiony i ludzie w całym naszym mieście się cieszą. No ci mają trochę daleko, ale mniejsze z tym. Zobaczmy, jest wyjechała nasza furgonetka. Słucham, czy to jest zwykło? Tak. A to jest nasza poczta. Pojemność 99. Jakim cudem ona już jest tak w 100% pełna. Dobre, to jest dobre. Cenego ona jakoś dziwnie też jedzie tutaj. No dobrze, zobaczmy, wyjechało dwie furgonetki, za chwilę wyjedzie kolejna. I ty ile masz? Też już jest, doręczanie poczty. A, bo one są w 100% pełne, bo one rozwożą, już jest posortowana poczta, ciekawe. Ciekawe skąd oni mają tą posortowaną pocztę. No nie wiem. Dobra, no i widzimy, ewidentnie jadą już ciężarówki jakieś, z daleka, z obydwu wjazdów. No to miło, miło. Chyba mniejsza z tym. Jednak zanim się zajmiemy tym, no to musimy się zająć po prostu naszym wielkim popytem na ludzi, tak? On jest przeogromny, więc przeogromnie muszę się teraz tym po prostu zająć. No i tak, z tego co widzę, funduszy nam brakuje. W sumie się nie dziwię, to jest dosyć wysoka górka. A ja chcę się tak po prostu w nią wbić. Dobra, sobie tak wjedziemy. O! Dobra. I tu sobie będziemy ją wzjeżdżać i za chwilę, jak będziemy mieli pieniądze, co
chwilę po twarz, rzecz jasna oczywiście, to sobie to zrobimy tutaj to podłączenie. I tutaj zrobimy coś, czego jeszcze nie było w naszym mieście, czyli dużą drogę. Czemu na pewno ona się tutaj zacznie? Nie wiem. I się chyba nie dałem za szybko, ale po prostu tak twierdzę, że tutaj będzie to dobre połączenie czegoś nowego w tym mieście. Także tu sobie wyłączymy oczywiście skrzyżowania. Tutaj się to buduje wszystko, tu się powiedzmy, że się budujecie. I teraz dajmy, żebyście się tutaj też budowali. Ja się pewnie od razu zaczną budować, bo popyt na ludzi i mieszkania jest co najmniej obłędny aktualnie. 1200, dobra, przyspieszmy sobie czas. W ogóle my zaraz skończymy ten scenariusz. Przecież wygramy go bardzo szybko, ale rzecz jasna dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy jeszcze, rzecz jasna. Bo tak nie jest, że tylko trzeba skończyć go. Nie. Wbrew pozorom to dla mnie to tak nie działa. Dobra, proszę bardzo. I stąd dzięki temu będę mógł sobie puścić nasze autobusy z podłączeniem, proszę bardzo. Dobra, no i to jest całkiem nieźle. Ja myślę, że zapomnimy do taki czas taki zwykły mniej więcej. Jak ten czas leci szybko. No i teraz tak, tutaj ten autobus sobie jechał tędy. My go zmienimy teraz w 100%, bo on miał dobrą koncepcję, ale no niestety to się po prostu zmieniło, tak? Bo pomysł, żeby jechał tędy konkretnie tą trasą, tak. Powiem po prostu tak. Po prostu jest aktualnie lepsza trasa, żeby więcej ludzi zabrał, a on będzie miał teraz, no, ewidentnie większą, dłuższą trasę niż on to robił po prostu przed chwilą, więc nie możemy tego w ten sposób tutaj uczynić, tak jak to jeszcze chwilę temu wyglądało. Teraz tak, ten autobus pojedzie sobie tu, no i właśnie się zastanawiam, albo zrobimy sobie pętelkę, ale pętelki tutaj chyba bym nie chciał robić, w sensie tej pętli, żeby one zawracały tutaj te wszystkie autobusy. Po prostu będzie ruch jednokierunkowy na takim dosyć dużym odcinku, niestety. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem dla naszych ludzi w mieście. Także tak, ten autobus sobie pojedzie tutaj. Ten przystanek zostanie zdelelitowany. Tak samo jak ten. No i tak, najpierw się zajmiemy tym, że wy nie macie wody. A ja wiem, że wy go nie macie, bo jeszcze jej po prostu nie dałem. Okej. Okay. Stać mi na to, to jest dobra nowina. Nie dobra to jest, że jeszcze wy musicie mieć. I tutaj jest jakieś małe podłączenie. Cyk i cyk. Dobra, to tutaj już właściwie wszędzie jest podczepiona woda. Teraz z takich ciekawszych rzeczy, to tak jak mówiłem, ten autobus trzeba zmienić. On nie będzie teraz jechać tędy, tylko my sobie go puścimy, żeby jechał tędy. No i tak. Nie nowe linie, tylko tutaj. Dobra, cieszycie się. I wygraliśmy nasz scenariusz. I tak kończy się wodna saga. Notujemy zwycięstwa na terenie powodziowym. Świetnie. Powód to zagraje 120 tygodni w grze. Kolejny scenariusz, wiadomo jaki będzie. Chyba nie muszę nam mówić, w ogóle nam się udało jeszcze pocztę postawić, zanim wygraliśmy. To będzie kolejny, który wygrał w ankiecie. Nie pamiętam, jakie to było. Haktarina Tornad? Albo nie powiem, co wygrało, bo nie pamiętam niestety. Nie, tak teraz z głowy. Nie ma co dużo mówić, powiem dalej, gramy, bo ja chcę skończyć to miasto z tym, co zapowiedziałem. Czyli po prostu, żeby to już jakoś ładnie wyglądało. Dobra, tutaj z przystankiem będziesz. Tutaj byśmy ci zrobili go gdzieś tu. No i tutaj jeszcze gdzieś na tej górce, jak już nam wjeżdża. O, proszę bardzo. No, żeby to było. No i tu sobie zbudujemy teraz dzielnicę nową, mieszkalną trochę. I handel, tak żeby po prostu podłączyć to. I ten on rozbudujemy. Bo to są dwie rzeczy, które chciałem koniecznie w dzisiejszym odcinku się w tym mieście zrobić. Więc no co dużo mówić, no. Nie zamierzam tego nie zrealizować. A wręcz przeciwnie. Co mogę w teorii? Jeżeli byłbym zbyt bogaty, mógłbym zrobić. I chyba nawet tak będzie, wiecie? Mogę być zbyt bogaty za chwilę już. To sobie zrealizujemy coś tak bardzo niebagatelnie drogiego. Jak na miasta w City Skylines. Ale no dobra. Tutaj. Okej, pieniądze. 1000. Czekamy, zarabiamy. Wiecie co? Ja nie będę was tutaj przyciągać. Zrobimy to na timelapsie. Rozbuduję tą i tą dzielnicę. No i się zobaczymy, jak będę puszczać te autobusy, tak jak powinny wyglądać.
No i proszę bardzo, mamy tutaj taką ładną, piękną ulicę ciągnącą się teraz i zrobimy sobie teraz jeszcze dwie linie autobusowe nowe. No bo rzecz jasna, w sensie tak, ogólnie musimy już kończyć, bo no, pojawia się już fala, czyli to co. To czego mieliśmy nie doświadczyć, a jednak się do nas dosyć mocno zaczęło już zbliżać. Więc postaramy się jakoś temu załagodzić. Tutaj sobie zrobimy kawałek taki jeszcze domków tutaj od tej strony. Więc dotąd jeszcze będzie zwykła droga, w sensie nie taka przemysł. Aha, czyli jeszcze kawałek. No dobra. Później sobie tu zrobimy, albo wiecie co, tu ostatni to już będzie handel. Tak, trochę ten handel tam powiększyłem, zaraz wam go pokażę dokładnie. I jeszcze zrobię te rondo i będziemy mogli już zakończyć tą serię. Dosyć krótką, ale zawsze coś. Dobra, tu jest już woda wszędzie, wy tutaj w teorii też macie wszędzie wodę. Wam tutaj coś takiego jeszcze ekstra puszczę, jakby coś się działo. No jak widzimy tutaj już ta woda nam faktycznie się ona mocno pojawia. No i nasz autobus będzie jechać po prostu w przeciwną stronę po tej całej pętli. To skąd zaczynamy nasz autobusik? No to oczywiście on będzie jechać. Najpierw zrobimy ten, no bo później będzie ten drugi. On będzie mieć przystanki po drugiej stronie, chociaż czemu by nie? Może mieć nawet w tych samych miejscach. Nie będziemy przecież wybrzydzać i przy okazji będą ładnie wyglądać. Tylko weź teraz tutaj to złap. Dobra, proszę bardzo, zrobione. Jedziesz stąd, no i tak, jak widzicie, zrobiłem tutaj cały ten węzeł autostradowy, teraz to on jest. Więc od razu to lepiej wygląda też jakoś. No tak, tutaj, proszę bardzo. Tu możemy, tutaj taki jeden wspólny przystanek. Chociaż wiecie co, gdybyśmy tutaj zrobili taki jeden, to może będzie nawet lepszy zamiast tego wspólnego, no. Dalej, co tu się wydarzyło? Coś ten autobus tutaj. A, tu jest jakiś przystanek, który zapomniałem usunąć. No dobra. To teraz już go usunęliśmy i teraz już dobrze jeździcie, dobra? Wracając do meritum, to kolejny przystanek nie będzie go tu, będzie tu. Później sobie zjeżdżamy przez te wszystkie dzielnice w dół. Co jest co najmniej ciekawą rzeczą, biorąc pod uwagę te stopnie spadkowe. Tu sobie damy przystanek, później tutaj. Pojedziesz sobie później tą główną tutaj ulicą. O! Tutaj obok tego. No i tak, tutaj wjeżdżamy oczywiście w tą dzielnicę właśnie tutaj zaokrągloną. My nią sobie przejedziemy bokiem. Tutaj do tej przyszłej dzielnicy przemysłowej, która możliwe i nawet bardzo możliwe nigdy nie powstanie. No i wjeżdżamy sobie do tego okręgu. Więc tutaj sobie zróbmy, żeby w sumie się zatrzymywało mniej więcej w tych samych przystankach, co ta druga linia. Więc proszę bardzo, tutaj, tu, tu może nie. To tutaj dojedziesz sobie, tu zjeżdżasz w dół, tak samo jedziesz w dół. No i dojedziemy sobie, może wiesz co, zróbmy sobie tu przystanek i kolejny tak samo tutaj jak był. Trochę będzie różnicy. No i tak. Nie, to wiecie co, to my sobie tak, ten cofniemy dotąd aż, później gdzieś tu zrobimy sobie przystanek ekstra, no i tu dojedziemy już do tej pętli, do tego węzła całego, aby to jeszcze tutaj funkcjonowało jakoś ekstra, tu zrobimy podwójny przystanek, góra podwójne, bardziej to już jest za dużo tego w jednym miejscu, więc nie możemy robić bardziej niż podwójne przystanki. Tu zrobimy w tym samym miejscu, ty sobie pojedziesz tutaj do góry, tutaj będzie przed, albo nie, tak samo w tym miejscu będą dochodzić sobie nasi pasażerowie, tu dojedziesz sobie, no i jedziemy sobie mniej więcej w tych samych miejscach, tutaj też przy tym możemy sobie porobić, no i stąd prosta trasa, proszę bardzo. Ciekawe ile osób nie korzysta z tego, zaraz jeszcze zobaczymy, bo wiecie, będziemy tę rondę robić. O, i tutaj brakuje. No dobra. Tak, tu dałem jeszcze taki mały kawałek w sensie przemysłu mieszkań, żeby było uprawnieni. 290 pojemność. Dobra, trochę byśmy zwiększyli pojemność na edukację, bo już nam trochę tam dochodzi do krańca możliwości. I druga linia autobusowa, taka też w miarę jeszcze nie za długa, będzie jechać sobie, proszę bardzo, stąd. Później tutaj tędy sobie puścimy ją.
tędy. No i tu wtedy by się zbyt bardzo to nakładało na to, więc już nie będziemy tędy kręcić, więc damy sobie tu przystanek. I tutaj sobie puścimy ten, coś tak. Ja nie chciałbym bardzo, żeby on jechał tak, jakby chciał jechać, czyli w ten sposób, ale chyba nie mam innej możliwości. No niestety. Chyba, że... No nie, no bo jak tak puszczę, to on i tak chce tędy się zatrzymać. No to tu by taki mały przystanek. Proszę bardzo. Tak, nie ma trochę połączenia z tą trasą, ale na niech już będzie. Później tutaj. No i tutaj na tym okręgu sobie będzie robić po prostu taką pętlę wielką, żeby móc jakoś zawrócić. Proszę bardzo. Tutaj. Tutaj i tutaj. Dalej tutaj sobie dojedziemy i żeby było ładnie asymetrycznie będzie w tym miejscu, czyli nie w tym samym miejscu. Dojedziemy sobie tutaj, tu do wspólnego przystanku. Tu dorzućmy sobie może jeszcze jeden ekstra. No i ten tutaj, gdzie ten jeszcze przesuniemy o jeden trochę do tyłu, żeby lepiej to działało. Także tak wyglądają nasze linie autobusowe, więcej już nie powstanie. Czyli tak jest na takie małe miasto, 5 linii autobusowych to dużo. Zobaczmy, czy to już są coś chętni. Tutaj powoli się pojawiają. A w ogóle one mają strasznie podobne kolory. Zmieńmy je. Znaczy, nie powiększajmy liczby. Okej, tutaj już jakoś tak całkiem... Co? Nie ma. Coś tu dziwnie to działało. Dobra. Ten też ma bardzo podobny kolor do innych. I ten też jest dosyć podobny jeszcze do takiego innego, więc... Okej, okay, no i teraz mamy wszystkie inne kolory tęczy, możemy sobie podglądać. O, ta linia, już widzę, że ma branie. Zobaczmy te linie, które mają więcej autobusów niż normalnie. To tak, tutaj jest całkiem nieźle i chyba nie ma sensu zmniejszać liczby. Tu możemy zmniejszyć, bo teraz to wiadomo, będzie jeszcze mniej ludzi z tego korzystać w teorii. A ta linia cały czas zaskakuje i cały czas potrzebuje więcej ludzi. W sensie więcej linii autobusowych. Niech będzie. No ma, to się powoli zaczęło już przelewać. Tutaj nie za bardzo jeszcze. Więc no dobrze. Podłączymy sobie tutaj już ten kanał, ten właśnie szeroki, z tym, jak się uda. Chyba, że się nie da. Okej, dało się. Wcześniej przynajmniej było możliwość. Jest, no. Dobra, i tak samo tutaj byśmy to już zrobili, podłączyli, żebym nie miał później z tym problemów jakichś. Czemu to się nie chce? Jest, no. Cyk. I cyk. Dobra. Kanały podczepione. Mamy 6000, więc dużo mówić. Budujemy rondo. Proszę bardzo, tak oto i kończymy w tymże oto i pięknym mieście. Jak widzicie, mamy najwolniejszy czas. I proszę bardzo, mamy naszą bezpieczną strefę, czyli to, co zbudowaliśmy właściwie na sam koniec już tej serii, a właściwie tego miasta, tylko po to, żeby jakby coś nas walnęło, to żebyśmy byli przygotowani. Mamy autostradę, która tutaj pięknie nam rozwiązuje cały problem z dojazdem do miasta od drugiej strony, no jak widzicie, ruch jest jako taki, tutaj jest głównie komunikacyjny. No dobrze, ale po kolei. Najpierw zacznijmy od tego, co było pierwsze. Pierwsze co, to zbudowaliśmy tutaj dzielnicę i tutaj była druga dzielnica, którą się tutaj zbudowaliśmy. Później spuściliśmy multum meteorów, no jakże inaczej. No i oczywiście dalej to nam się tutaj wszystko porozciągało do tychże rejonów. Jak widzicie, tutaj są dziury, jeszcze kratery. I tutaj się to porozciągało. Tu mamy nasz wał i kanał, żeby to podzielać. Tu robiliśmy góry sobie przed tym pole minowe, dlatego jak widzicie w ogóle się zrobiło wielkie to jezioro. Właściwie jest na podobnym poziomie jak tamto, ale cały czas się będzie to pełniać, dopóki nie wchłonie naszego miasta.
Jak widzicie dalej, tu mamy też bardzo nasz przemysł, nowy całkowicie. Rondo, no ono nigdy nie będzie użyte faktycznie, ale zawsze ładnie wygląda, nie powiem, że nie. Także tak to wygląda, swojego moglibyśmy podłączyć. Ścieżka od drugiej strony, czemu by nie? No, proszę bardzo. Także tak, tutaj to wygląda, mamy multum linii autobusowych. Tutaj jest nasz główny handel na górze był zawsze. I ta jedna oczyszczalnia ścieków, ona tutaj cały czas z tego co kojarzę. Jak sobie spojrzymy, tak, ona wyrabia cały czas. Dalej jak sobie spojrzymy, proszę bardzo, jest, tutaj się to wszystko rozciąga dalej. Mam na myśli oczywiście nasze autobusy, handel i tutaj ta nowa dzielnica mieszkalna, już z ulicami wszystkimi i tak dalej. Także tak to wygląda, na koniec zróbmy przegląd linii autobusowych, aby wiedzieć jak to wygląda na koniec. Linia ta ostatnia, którą wybudowaliśmy, jest ogólnie popularna, można by powiedzieć. Dalej linia ta, gdzie ona jest? To jest ta krótka, którą wybudowaliśmy przed chwilą. Ona nie, też całkiem nieźle, jak na taką krótką linię. Dalej ta jadąca tutaj przez całe miasto, taki łącznik główny. Ona straciła trochę ludzi już z niej korzystających. Żółta, czyli łącznik taki pierwszy z tamtą częścią miasta. No widzimy, że tutaj no, ona nigdy nie miała dużo ludzi. No i ten nasza jedna też linia, która jedzie po prostu bardzo tutaj różnymi zawijasami, zakrętami i tak dalej. Ona ma po prostu dosyć dużo przejmuje. Jak sobie zetkniemy w budżet i przychody, to z naszych autobusów zarabiamy coś tam, niedużo, bo wydajemy na autobusy no dużo więcej, 3 razy więcej prawie, więc tak to wygląda. Ekonomia i tak dalej, no jak widzicie to miasto działa, udało nam się wygrać ten scenariusz, no i tu dużo mówić, mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i obejrzyjcie całe odcinki, oczywiście, nie na wiadomo. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, kolejny scenariusz, który już się pojawi prawdopodobnie za 2-3 dni, bo teraz mam trochę dużo wolnego czasu, postaram się go jak najszybciej nagrać. No i co tu już mówić, nie możemy tego skończyć w żaden inny sposób, jak nie spuszczając przypadkiem dużej ilości meteorów. Ile? Tyle, ile będę mógł spuszczać meteorów i spuścimy ostatnią falę wody, ścianę wody na to miasto. No, żeby jakoś to zakończyć sensownie, co nie? Więc lecimy z ostatnimi meteorami. Rozpoczynamy i proszę bardzo, oto i nasz Armagedon się rozpoczyna. Jak widzicie, jest multum meteorów. Około 40 spuściłem, z tego co pamiętam. Także tak to będzie wyglądać, proszę bardzo. I tak, oto i w pięknych okolicznościach kończymy tą serię. Dobrze, teraz będzie chwilę trwać, bo one wszystkie spadną, więc poczekamy. Taka ciekawostka, nie wiem czy wy tu widzicie, ale tej wody to tutaj już właściwie nie ma na dole. My widzimy suchy ląd. To jest naprawdę ciekawe. Słynna ta góra też się powstaje. I to jest naprawdę nie dość, że wysoka, to jest gruba bardzo fala wody. I w taki oto i piękny sposób kończymy ten scenariusz z mega falą wody, która się rozprzestrzenia z... No nie jest jakoś strasznie wielka ściana wody. Głównie to chodzi o to, że tutaj powstała nam po prostu wielka góra, która nigdy nie zostanie zatopiona prawdopodobnie, no bo to jest ponad wysokość Skyline, ale jakaś woda tutaj... O, tu się wynurza. Co tu się nie dzieje? No tak czy siak, jak widzicie, to jest co najmniej ciekawą rzeczą. Dobrze, bez zbędnego przedłużania. Widzimy, że ta fala nadciąga i w ten sposób zakończymy sobie ten scenariusz. Patrząc na to, jak ona tutaj będzie, no powoli jak powoli, ale my to przyspieszymy oczywiście. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!